Co to znaczy dobra praca? Dobra praca jest praca, która jest... Która cię bawi. Która jest dobropłatna. No, my nie jesteśmy płakami. Którą lubisz, bardzo lubisz. Pracę, którą lubisz. Co to znaczy dobra praca? Taką, którą lubimy robić po prostu. Kiedyś usłyszałam coś takiego, że jeżeli ma się dobrą pracę, to nie chodzi się do pracy, tylko rozwija się swoje pasje i po prostu dobrze się tam czuje. Tak, która zadowala człowieka i finansowo i sprawia mu satysfakcję. A przede wszystkim być zadowolony z tej pracy, a dobre wynagrodzenie, motywacja. Tam, gdzie się dobrze zarabia. Dobra praca? To taka praca, z której na pewno jest się zadowolonym. Myślę, że na dzień dzisiejszy to szuka się przede wszystkim dobrego pracodawcy, a nie dobrej wypłaty. To też zależy od tego, kto jak patrzy na to, ile dzisiaj trzeba, powiedzmy, zarobić. Ale ja szukam dzisiaj dobrego pracodawcy, rzetelnego pracodawcy. Oj, żeby taką znaleźć, to było dobrze. I pracować uczciwie, żeby nikt nie molestował i żeby... Słusznie pracowicie robić, no, żeby zarobić, trzeba pracować. Nigdzie za darmo nic nie dają. Taka jest prawda. Dziękuję. Taka, w której człowiek jest szanowany, doceniany, a gdzie oczywiście można zarobić przyzwoite pieniądze i w której człowiek jest szczęśliwy i chyba dobrze się czuje. Nie ma dobrej pracy. Dobra praca? Praca, która daje satysfakcję. No i tyle, dla mnie to. Moim zdaniem to dobra atmosfera w pracy przede wszystkim. To jest dla mnie najważniejsze, żeby dobrze się pracowało, żeby współpracownicy byli w porządku i to się najbardziej liczy. I oczywiście szefowie, szefostwo. To taka, z której jesteśmy zadowoleni. Wstajemy rano i cieszymy się, że idziemy do pracy. No, w pracy, gdy se człowiek widziała pieniądze. Dost pieniędzy, aby zabezpieczyć rodzinę. Przede wszystkim być zadowolony z pracy. Chodzić z jakimś, no, nie przymusem do pracy, tylko z zadowoleniem, chętnie. Taka, która sprawia przyjemność i zaspokaja potrzeby materialne, tak? To znaczy, że człowiek jest zadowolony z tego, co robi, czym się przejmuje. Ja nie jestem Polka, przepraszam. Dobra praca to czyli, że można dużo zarobić i czuję się tam dobrze. No. To znaczy, żeby się utrzymać, wyżywić rodzinę, dzieci. Ojejku. No taka, w której jesteśmy, myślę, że zadowoleni z tej pracy przede wszystkim. Już nie chodzi nawet o te pieniądze, tylko aby być zadowolonym z siebie przede wszystkim. No i nie męczyć się może nie fizycznie, ale psychicznie. Dobra praca, nigdy się nie zastanawiałam, jakaś praca. Według mnie dla drugiego człowieka, która ma jakiś sens. Praca, która przynosi satysfakcję. Uważam, że dobra praca to taka, w której ludzie faktycznie nie czują, że pracują, tylko robią coś, co lubią, no i przy okazji zarabiają. Iść do pracy szczęśliwym, uśmiechniętym, wychodzić z niej zadowolonym. Myślę, że to dobrze, jest... Dobrze płatna. Szczęśliwa praca. A co to znaczy dobrze płatna? Kiedyś napisałem taki wiersz o pracy, jak uczyłem młodych ludzi. Co dla ciebie oznacza takie zwykłe słowo praca? Ona dostępna jest dla każdego. Czy nie żałujesz kolego, kiedy jesz, nie masz? Praca. Cieszynie, mój kochany. Ty od rana jesteś przez nas wzywany. Praca tu czeka dla każdego, chociaż wiele zakładów poznikało, a ja twierdzę, nieco wyparowało. Ty Cieszynie. Ale pracy tu jest. Młodzi, co prawda, wyjeżdżają na zachód. W Cieszynie chyba 2000 ludzi wyjechało kiedyś. Wyjechało z Cieszyna, ale powracają, mają rodziny. I sądzę, że jak będzie praca, to nie będziemy siedzieć na zachodzie, a będziemy tu siedzieć w polskiej zagrodzie. Na tym to kończę, jako też oficer milicji i człowiek, który jeszcze myśli, że setki dożyje. A minimum to ile powinno być w dobrej pracy? A co to znaczy dla kogoś minimum? To no wszystko właśnie. Zależy, na jakim poziomie żyjemy. Mhm. I takie określamy minimum. Nie wiem, 5000? Dobrze zarobić to tak, żeby nie myśleć o tym, żeby wystarczyło od pierwszego do pierwszego. Nie przejmować się, powiedzmy, wydatkami na życie, ale tak, żeby jeszcze, powiedzmy, spełniać swoje marzenia i ewentualnie jeszcze coś odłożyć na przyszłość. Dobre zarobki to są takie, które pozwalają na
godne życie. Nie musi być jakieś bardzo na wysokim poziomie. Może być skromne, ale godne, takie, które pozwalają przeżyć od pierwszego do ostatniego i które starczają również na jakąś rozrywkę i na ochronę zdrowia i na po prostu codzienne życie. Powiedzmy, dobrze żyć. Nie musi być jakiś luksus, ale taki po prostu. Przy cenach wynajmu mieszkań w Polsce to myślę przynajmniej 3,5 tysiąca na rękę. No ja nie wiem, chociaż 3 tysiące na rękę. No myślę, że to już tam indywidualnie od potrzeb człowieka. No myślę, że ten tam minimalna krajowa to jest taka podstawa. No i nie można schodzić jakby niżej. Aczkolwiek to już potem w zależności od wykonywanej pracy i od tego, jakie człowiek ma potrzeby, wymagania. No nie wiem, no tak ze 3 tysiące na rękę to chyba jest dobrze płatne. Nie wiem, 4 tysiące? Na rękę. Na rękę. Ale posadziłaś, nie? No czemu nie? A można w naszym regionie znaleźć taką dobrą pracę? No, za granicą jedynie. Oj, to też w zależności od potrzeb. No, różnie to jest. Niektórzy panu powiedzą, że powiedzmy 3-4 tysiące, a drugi powie 10, no to by było w sam raz, nie? Około 2 tysięcy na miesięcznie, tak, plus minus. Na rękę. No. Tak, żeby zapłacić za mieszkanie, to wszystko, wyżywienie, tak minimum te 3 tysiące złotych. Myślę, że te 2,5 tysiąca jest w porządku. A da się tyle zarobić w Cieszynie, także... I to nawet nie trzeba, nie wiadomo czego robić, żeby tyle zarobić, także... Sam jestem kelnerem, zarabiam 3 tysiące, także... W porządku. Ja myślę, że w Polsce około 3 tysięcy złotych. 3? To jest mało. No. To zależy od człowieka, bo są ludzie, którzy są zdrowi i nie potrzebują wydawać na służbę zdrowia, którzy mają małe potrzeby, ale takie na rękę, w takim miejscu jak my mieszkamy, no to wydaje mi się, że 2,5 tysiąca złotych powinno wystarczyć. I wzwyż również dla kogoś, kto troszkę ma wyższe potrzeby, 4 tysiące, to są przeciętne, takie na godne, dobre życie. 3 tysiące? Żeby było wystarczająco na wszystko. No, na opłaty, na życie. Zarobki są ważne, żeby przeżyć.